Bezpośrednio z lotniska jedziemy do dzielnicy Waterfront. Jest to najstarsza część portu, która po gruntownej renowacji przeobraziła się w elegancką dzielnicę z drogimi hotelami, pubami, restauracjami i galeriami handlowymi. Leży nad Zatoką Stołową u stóp Góry Stołowej. Po prawej stronie góry jest głowa lwa i wzgórze sygnałowe. Góra wznosi się na wysokość 1087 metrów i jest parkiem narodowym. Centrum Kapsztadu. Kamienny zamek Dobrej Nadziei, ukończony w 1697 roku. Diabla Góra po lewej stronie Góry Stołowej. Wiktoriański ratusz z marmurową fasadą. Anglikańska katedra Świętego Jerzego. Gmach parlamentu wzniesiony w późnowiktoriańskim stylu. Ogrody kompanii, w których dawniej uprawiano świeże warzywa i owoce na zaopatrzenie statków holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej opływających przylądek Dobrej Nadziei w drodze do Azji. Pomnik Cecila Rhodesa, założyciela państwa Rhodesia. Oficjalna siedziba prezydenta RPA. Pochodzące z Azji drzewo gumowe z rodzaju figowców. Wypoczynkowa dzielnica Kapsztadu położona na zboczu pasma górskiego 12 apostołów przy plaży Camps Bay. Malajska dzielnica Kapsztadu Bo Kap. W przykrętych, wąskich uliczkach stoją odrestaurowane, pomalowane na pastelowe kolory domy z początków XVIII i XIX wieku. Osiedlali się tu muzułmańscy robotnicy z Batawii, sprowadzani przez osadników holenderskich. Późnym popołudniem wjeżdżamy kolejką linową na Górę Stołową, by podziwiać piękne widoki. Kapsztad jest drugim co do wielkości miastem RPA. Cała aglomeracja liczy około 3 700 000 mieszkańców. Został założony w 1652 roku i jest najstarszym miastem w RPA.